Cześć, siema, z tej strony Golzer, witam was w pierwszym odcinku w końcu z FIFA 14 Ultimate Team. No zaczynamy jakżeż tą wyczekiwaną przeze mnie, no i myślę, że też przez was serię. No zaczynamy dzisiaj, że tak powiem, powolutku, bo dzisiaj zagramy tylko mecze z przeciwko komputerowi, żeby tam porobić tych troszkę zadań menadżera. A tutaj mam do was pytanie, napiszcie mi koniecznie, czy chcecie, aby komentarz był w tej formie, czyli nagrywany nie na żywo, czy chcecie może tak jak to było do tej pory, komentarz na żywo. Dajcie znać, to jest naprawdę ważne. No i dobra, no i przechodzimy tutaj do tego, co się dzieje na ekranie. Tutaj robiłem jakieś tam zadania menadżera, teraz chyba zagramy przeciwko drużynie tygodnia. Wybrałem tutaj poziom zawodowiec, żeby, matko boska, żeby nie przegrać tego spotkania, bo to by była tragedia. No i szósta minuta, zaczynamy my. Carrillo do tyłu, tutaj jest Quintero, techniczne uderzenie z lewej nogi po długim rogu. No i od ósmej minuty prowadziliśmy 1-0. Sekundy później, jak widzicie, to jest 9 minuta, bardzo ładna tutaj akcja drużynowa. No i Carrillo tutaj przy pomocy troszkę szczęścia zdobywa bramkę numer 2 dla mojej drużyny. No i prowadzimy 2-0 od 10 minuty. Szybko. Objęliśmy dwubramkowe prowadzenie. To jest minuta 43. Tutaj Mangala troszkę niezbyt pewnie. No i wlatuje rozpędzony Mangala. Wiadomo, że on jest tankiem tutaj w jednego z zawodników. No i mamy rzut karny jak najbardziej słuszny. I no i do karnego podejdzie bodajże Diego Milito. No i Diego Milito kontra Helton. Zobaczymy, kto tutaj wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. Zwycięsko wychodzi jednak, tylko niestety Argentyńczyk. No i jest 2-1. To jest minuta 83. Carrillo do Quintero. Ten do Defura. Defur do Martineza. No i Martinez bardzo mocnym uderzeniem po długim rogu pakuje piłkę do siatki. W 83 minucie ustalamy wynik spotkania na 3-1. I takim też wynikiem ten mecz się zakończył. Wygraliśmy 3-1, ale tutaj głównie chodziło o to, żeby tego meczu nie przegrać, a przy okazji, żeby wykonać zadanie menadżera, które polegało na tym, żeby zagrać mecz z drużyną tygodnia. To nam się udało i z tego jestem zadowolony. Jeszcze tutaj w tym odcinku zagramy jedno spotkanie w pucharze z pojedynczego gracza, żeby tam przepraszam was za te dziwne tutaj odgłosy, ale nie mogłem się skupić, żeby oczywiście wykonać kolejne zadanie menadżera, które polega tym razem na rozegraniu meczu w pucharze. Tutaj widzicie, zmieniam stadion, zmieniam herb, zmieniam strój, wszystko, żeby powolutku te zadania menadżera wykonywać. No i tak to mniej więcej wygląda. Ja wam jeszcze raz przypominam, żebyście dali znać, czy mam nagrywać komentarz na żywo, czy ma być jednak nie na żywo, taki jak na przykład teraz. Dajcie znać, to jest naprawdę dla mnie ważne. No i przechodzimy już do tego spotkania. Chyba przechodzimy. Zagramy tam bodajże z Chelsea Londyn. A zagramy tym razem nie moim brazylijskim, nie moim składem z Ligi Portugalskiej, a moim drugim składem rezerwowym z Ligi Niemieckiej, z Bundesligi, który jest naprawdę tani. I no i w sumie muszę wam się przyznać, że źle nim mi się gra. Jest to do końca to, czego oczekiwałem, no ale trudno. Rezerwowy skład mieć trzeba, żeby nie wydawać niepotrzebnie końców na fitness. No i tutaj szukam jakiegoś odpowiedniego dla mnie pucharu. Chyba zagram ten na zawodowcu tutaj, czyli ten najtrudniejszy, jaki był możliwy. Tutaj wyszedłem, nie wiem czemu. Chyba zagram ten złote wyzwanie, tak mi się wydaje. Już co tak długo trwa? Tak, złote wyzwanie, tak. Tak jak mówiłem, Chelsea, Londyn. No i gramy. No i w tym meczu nic się nie działo. To jest praktycznie jedna z nielicznych okazji w tym spotkaniu dla kogokolwiek. Na szczęście po mojej stronie Jermaine Jones, lewą stroną dośrodkowuje. No i Hunt, jakkolwiek się go czyta, zdobywa bramkę. No i wygrywamy to spotkanie 1-0. I no i wykonujemy kolejne zadanie menadżera. To by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać jeszcze. Po raz trzeci was proszę o to, jaki ten komentarz ma być, czy live, czy nie live.
To jest naprawdę dla mnie ważne. A jeśli ten odcinek wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, skomentujcie. No i oczywiście jeśli jesteście nowi, to zasubskrybujcie po więcej takich albo ciekawszych materiałów z FIFA 14 Ultimate Team i nie tylko, bo będzie również kariera, będą sezony pojedynków i będą różne inne niespodzianki. Ja wam jeszcze raz dziękuję. Mówił Goldzor, to by było na tyle. Pa, pa! Do zobaczenia w kolejnym odcinku.